kochani. Dobra wiadomość. Wiosna zawitała do nas na dobre. Lud zszedł. Ptaki sobie w najlepsze urzędują po wodzie, także no, widać, wiosna się budzi, przebiśnieki naokoło rosną, no fajnie jest. No i wtedy ze spinningiem jeszcze musimy troszeczkę poczekać, z tego względu, że jak mówiłem niejednokrotnie, no w moich regionach tutaj, gdzie ja w tej chwili łowię, w Niemczech, jest zakaz używania wszelkich przyczyn spinningowych, także no, na razie spinning odpada. Przez marzec i kwiecień, także co zrobimy? Zwykle przepraszam się ze spławikiem. Przeproszę się również z federkami. Jak zresztą co roku o tej porze. I połowimy sobie no, białą rybę, płocie, leszcze i tak dalej. I czy odwie coś jeszcze. W dzisiejszym krótkim filmiku chciałem pokazać kolegom, szczególnie tym młodszym, którzy naprawdę nie zawsze wiedzą do końca jak stoi, dlaczego. Jak zrobić naprawdę przede wszystkim niedrogo. Prawie bezpłatnie, bardzo dobrą zanętę, która cechuje się naprawdę bardzo wysoką skutecznością. No, nie ma co tam gadać, dużo bla bla bla, tylko bierzmy się do roboty. Główną bazą oczywiście jest chleb. Chleb urósł w dzisiejszych czasach naprawdę do potęgi przynęty naturalnej. Ryby się chleba nie boją, naprawdę ludzie tony chleba pakują do wody, karmiąc ptaki, tam kaczki, mewy i tak dalej, tego chleba naprawdę było w wodzie przez wszystkie lata mnóstwo, tony chleba w wodzie. Ptaki jedzą chleb, no inne stworzenia też, no i ryby, wszystkie okruchy, wszystko co leci na dno, ryby się do tego przyzwyczaiły naprawdę od wielu, wielu lat, mówię na chleb kiedyś jeszcze, jak mówiłem, naprawdę bardzo dużo z pławikiem, cały czas z bacikiem latałem, no to na chleb, no to na sam chleb łowiłem i naprawdę efekty były, no po prostu niesamowite, nie brało na ciasto, nie brało na białe, na chleb brało, zawsze. Naprawdę, nie wiem co by musiało być na wodzie, żeby na chleb akurat nie brało, no ale już nie to jest tematem. Chleb jako zanęta. Ja akurat dzisiaj użyłem jeszcze do chleba jako wiązadła i tak dalej, trochę zapachu. Paczkę przynęty kupnej, no kupiłem jakąś tam zanętę, a nawet nie wiem, jakaś tam z Browninga, jakiejś firmy Browninga. Po prostu, żeby to trochę skleić, żeby trochę zapachło, tak sobie po prostu kameralnie dzisiaj, żeby to wrzucić. W każdym razie nie wyrzucajcie starego chleba. Stary chleb, aby nie był zielony, nie był spleśniały. Chleb musi być zdatny, że tak powiem, do użytku. No, bo ani ptak, ani ryba zepsutego nie weźmie, po prostu ucieknie za niepotrzebne niszczenie, brudzenie, tam zanieczyszczanie wody. Chleb może być zeschnięty na kamień, byle nie był zielony, byle nie zaszedł pleśnią, a wszystko będzie dobrze. Drugiego chleba rozmoczyć, zresztą co ja będę dużo gadał, zaraz pokażę. A potem wytłumaczymy sobie trochę więcej. No i dobra, szybka, prosta zanęta. Jak widzicie kochani, nie rozdrabiam się, nie bawię się pierdołu jakieś wymyślania, cuda nie widać, tylko po prostu chleb. A chleb jest naprawdę jedną z najlepszych zanęt, lub dodatków do zanęt, jak to woli, gdzie wszystko inne zawodzi, chlebek praktycznie zawsze działa, ale dziś nie będę łowił na chleb, tylko normalnie na białe robaki, z tego względu, że jeszcze pora jest taka nie bardzo. Robimy sobie mieszankę. Chleba specjalnie, tylko go rozdrabniam, ale nic przecierał nie będę. Praktycznie to już byłaby zanęta, chociaż w tej chwili to jest koło mnie baza. Lecz pierwsze spławikowanie w tym roku. O, dobrze rozmieszać, a woda zimna, ujej! Ulele. Dobra. Chleb ma to do siebie, że i ryby go opędzlują, i ptaki opędzlują, a on nie zdąży zgnić nawet w tej wodzie, się zepsuć. Dlatego nie biorę go za dużo też. Dobra, teraz mam trochę starej łapówki, to jeszcze kupna łapówka, jakaś zanęta.
Champion Choice od Browninga. Ale to można zastąpić, żeby się ładnie kleiło. Nawet suchej bułki tartej można wrzucić. O. Woda jest stojąca, to twardych kół nie muszę robić. No niemniej tam jest około 3 metrów głębokości, gdzie będę łowił, także spokojnie dosypać tej łapówy. Jeszcze taka rzadka jest, ale daleko nie rzucam, także twardych kul nie muszę robić. O, już w zupełności wystarczy. Dlaczego nie przecieram? Bo wszystkie większe grudki, to jak podchodzi dużo większa ryba, ona bardzo chętnie je chwyta. Się robi tak jakby, a zresztą drobnica jak się dopadnie do większego, to też obskubuje, także nie ma sensu się bawić w przecieranie, które sprowadza tylko najwięcej drobnicy. To jest dla zawodników robota, a nie do amatorskiego wędkowania. Tak bynajmniej to jest moje zdanie. Że będę łowił na białe robaki, więc... A kurczę, czy ręce jeszcze się mógł otworzyć. Mamy białe robaczki. Nie trzeba tego za dużo, ale dobrze jest, tak w zanęcie jest to, na co łowimy. O. Robaczki w zanęcie są. Proszę. Wymieszamy, o, już się ładnie się ściąga, także praktycznie teraz nawet kule można robić. No to są takie kule, ja zrobiłem specjalnie, żeby zanim upadną do dna, to się rozpadły na dnie. I ale będziemy kombinowali. Pierwsze wiosenne łowienie. Zanęcimy. Nie za daleko, bo tu głęboko jest. A. I mamy gotowo zanętę. No już połowę to praktycznie wrzuciłem do wody. Zużyłem pół paczki zanęty kupnej. No i trochę suchego chleba, który wziąłem z domu, który rozmoczyłem. Dosypałem białych robaków z tego względu, że łowię na białe robaki. I zanęta jest gotowa. Co chciałem powiedzieć, ta zanęta w tej chwili już tak się związała praktycznie, że ją można śmiało ładować nawet do federa, koszyki wszelkiego rodzaju. Jest naprawdę bardzo dobra, ja mówię akurat z głębokości 3 do 4 metrów głębokości. Także ona zanim opadnie, to ona i tak już pruszy po drodze, zaczyna smużyć, rozbija się nad niej i tam nie ma żadnego problemu. Jest to naprawdę chleb jako baza. A często nawet sam chleb. Wystarczy 2 garście piasku trochę dodać, żeby go trochę obciążyć jeszcze lepiej. I on wtedy fajnie upada na dno i się rozkłada. Ale to wtedy na wodach stojących, ewentualnie wolno płynących. No, można nawet na trochę szybciej, jak jest trochę większy nurt, wtedy dodać do zwykłego chleba suchej bułki tartej. Ona ma silne właściwości klejące. Troszeczkę piasku, trochę bułki. Są takie twarde kule, które opadną na dno i wtedy będą pruszyły, rozmywały się pomału i będą sobie ładnie nęciły. W każdym razie baza, chleb, główny chleb. No i zawsze warto pamiętać o tym, żeby do tej zanęty wrzucić to, na co chcemy łowić. No chyba, że ktoś łowi na sam chleb. W jednym z filmików pokazywałem, jak łowię na sam chleb. I no, gość siedział obok, na co innego łowił, no niestety sporadycznie brania, a ja wyciągałem rybę za rybą. W każdym razie Tak to wszystko wygląda. Jeżeli łowię teraz, rzucę na białe robaki, dorzuciłem białych robaków. Gdybym łowił na ciasto, ciasto przeważnie zawsze jak robiłem wieczorem przed wyjazdem na drugi dzień albo rano. Ale wieczorem można sobie zrobić kawałek ciasta, jedno ciasto woreczek foliowy sobie schować, żeby tam nie schło. Lub no, jak ktoś tam dodaje tłuszcze i tak dalej, no o cieście będzie inny filmik. Robię trochę ciasta, które wysuszę do rana, niech ono sobie wyschnie, skruszę, dodaję również do zanęty i na to ciasto wtedy łowię i naprawdę to wszystko super działa. W każdym razie jeszcze raz powtarzam, chleb, normalnie baza zwykłego chleba. Na zwykłym chlebie
zanęta. Można kupić sobie worek zanęty, tak jak ja w tej chwili zrobiłem, dosypać, wymieszać, ładnie to rozbełtać. Jest drobniutka, fajna, naprawdę jest super zanęta. Takie większe kawałki chleba, skórek, które są, to nic naprawdę nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, to jest tak jakby można powiedzieć wybiórcze, bo większa ryba chwyci chętnie za większy kawałek, ale to też dużo drobnej rybie też nie przeszkadza z tego względu, że drobne ryby opędzlują to treningarze, tak powiem, szybciutko. To jest najprostsze, szybkie i tanie zrobienie naprawdę dobrej zanęty, bo ta zanęta naprawdę cechuje się wysoką skutecznością. Zanęta na bazie chleba. Można robić różnie. Robiłem również chleb, zwykły chleb rozmoczyłem. Dodałem troszeczkę piasku, jeżeli na wodzie stojącej, jeżeli wolno płynąca, to tak jak mówiłem, trochę bułki tartej. I miałem skrojone parę ząbków czosnku, dwa ząbki czosnku na drobno posiekane, wymieszałem to wszystko, poczekałem dosłownie parę minut, ona moment prześmiarnie, ona pachnie wtedy czosnkiem cała. Zanęta czosnkowa jest super i wtedy na ciasto z czosnkiem można normalnie kosić ryby, że no, cały czas zajęcie jest, naprawdę coś się dzieje na tej wodzie, jest mile spędzony czas. Także tak jak powiedziałem, zanęta z chleba jest super ręka. Dzisiejszego filmiku nie będę poświęcał zanętowaniu, bo nawet już nie mam specjalnie czasu, ale następny filmik poświęcę spławikowi, jak łowić, aby było skutecznie na spławik, żeby naprawdę sobie można było połowić. Wykażę różnicę na dwa spławiki, dlaczego na tym bierze, dlaczego nie i tak dalej. To będzie już tematem następnego filmu, tak jak powiedziałem, na razie ze spinningiem do maja muszę czekać, także powiemy sobie na spławiki, na federki. A ogólnie jeszcze raz mówię, jest fajnie, pogoda, słoneczko, już widać jakieś kręgi, także rybka zaczyna już jakaś pomału się pokazywać, zaczynają się jakieś ruchy w wodzie, myślę, że będzie fajnie. Na razie wszystkich pozdrawiam, idę sobie jeszcze tam pobawić się jakieś tam przez chwileczkę, albo zaraz się zwinę, jeszcze nie wiem, zobaczę. Tych co na wodzie, jak zwykle połamania, a jeżeli tam u nas w kraju jeszcze gdzieś ktoś na lodzie, no to już uważajcie. Pozdrówka, na razie, cześć.